Witam, dzień dobry. Dzisiejszy program powinniśmy właściwie zacząć w rytmie marsza, bo to rusałka Admirał zagrała na początku. Właściwie to chyba zagrał, bo to motyl. Motyle to bardzo tajemnicze stworzenia. Skąd akurat ten przyleciał i dokąd umknął, właściwie trudno wyśledzić. Ale możemy znaleźć w ogrodzie rośliny, do których motyle bardzo chętnie przylatują. No i dzisiaj będzie właśnie o tym program. Zapraszam. I prawie się udało. Nie, to nie była próba złapania, to była próba pokazania, tak? Mieliśmy spieszyć. Motyle się trudno filmuje, ale jedno jest pewne. Ten program trwa krócej niż żywot motyla, w związku z tym zaczynamy, dobrze? Magda Mikołajczak. Witam. To dzisiaj o motylkach. To jakie te kwiatki powinny w ogrodzie rosnąć? Lepsze są te niepozorne, a pachnące, czy te wielkie i przyciągające z daleka widoczne? Wszystkie. Byle były kolorowe i byle kwitły od wczesnej wiosny do późnej jesieni. No dobrze, to o takich floksach co możemy powiedzieć? Takie floksy. One są motyle, czy nie? Są na motyle, jednakże kolor biały niekoniecznie służy motylom. No, motyle wolą inne kolory. Sfotografować bielinka na białych floksach to byłoby trudne. Mhm, dobrze. A mają swoje ulubione kolory? Mają. Na pewno różowy jest ulubionym, niebieski, żółty, fioletowy. No, to dobrze. Są ulubione dobrze. Kolory. To ruszamy w takim razie na poszukiwanie tych wszystkich kolorów. Kwiatów. Lubią pachnące? Lubią pachnące. Cicho, cicho, cicho. Ale i takich nie ma. Na jeżówce dzisiaj nie bardzo. A może jakąś godzinę powinny sobie upatrzyć na jeżówce. To jest ten kwiat właśnie, tego poszukuję. To są jeżówki, jedne z ulubionych kwiatów. No dobrze, ale tam mamy taką pełną jeżówkę. To dla motyli lepsza jest, sądzę, ta, prawda? To tak, rozproszona. Tak. Mhm, zdecydowanie ta. Zresztą nie tylko dla motyli już jako dorosłych osobników, ale również motyle składają na jeżówce, na liściach jeżówki składają jajka. Także jeżówka w ogóle, jeśli chodzi o motyle... Czyli ta ich gorsza postać, to ona tam się właśnie pożywia. Tak, tak. Jeżeli chcemy mieć motyle, to musimy zacząć od jeżówek. Aha, no dobrze. To mamy roślinę numer jeden, jeżówkę i to raczej tę taką tradycyjną taką pojedynczą. Taką tradycyjną, tak. Mhm, to kulturowo. Bardzo ważna informacja. Idziemy dalej. Szukamy. To jest takie bardzo istotne, jak się motyle nazywają. Dobrze jest je nazywać po imieniu. One wtedy przyjaźnie bardziej się zachowują, bo jedne widzę takie dzikie, inne spokojne. No nie próbowałam tego w sumie. Po imieniu nigdy nie wołałam, ale... Może warto by wypróbować. Może. Kiedyś... Kolejna roślina. Motyla. Zwykłe, motyli kosmos. Zwykłe, niepozorne kwiatki. A jednak uwielbiane przez większość motyli. Znaczy, po polsku ten kwiat nazywa się tak dziwnie, onętek. Ja wolę taką tradycyjną nazwę, warszawianki mówią w niektórych rejonach. Nie, u nas kosmos. Kosmos. Zdecydowanie kosmos. Ale kosmos to jest łacińska nazwa, a tutaj jakbyśmy spojrzeli w dół, to byśmy zobaczyli, że mamy też kosmosy takie czekoladowe, piękne. Ale nie wiem, czy motyle lubią czekoladowe. No jeszcze chyba na tym nie widziałam żadnego motyla. Ale ładny. Ale ładny. Inny kolor przynajmniej. Kolejna kandydatka na królową motyli to cynia, prawda? To tak. Będzie dobre. Ta czerwona piękna bardzo. Różne kolory są. Tutaj mamy uczep. Też chętnie odwiedzamy. I żółty. Żółty. Przede wszystkim żółty. To jest bardzo ważne, ale chcieliśmy pokazać pewien kwiat, który jest takim niezawodnym wabikiem, choć w tej chwili głównie czmiele. One czasami niepokoją motyle. Widziałem, że nerwowo reagują. Czmiele są duże i nie wiadomo, czy to wróg, czy przyjaciel. O, proszę Państwa. Kwiat i zioło. No właśnie. Chyzop. Mhm. Niebieski kwiat, w tej chwili już właściwie końcowa faza kwitnienia, ale roślina zdrowa i ciekawa. Ciekawa i wabiąca nie tylko motyle. Chyzop się wpisuje w taką przerwę kwitnienia. Jak się kończy to wiosenna, a jeszcze letni nie zaczyna, to właściwie chyzop wtedy kwitnie, tak, prawda? Tak. To jest ten moment. Tu mamy pewną robótkę do zrobienia, bo chyzop należałoby rozmnożyć. To pościnajmy. Mhm. O, ten taki jest. O, ścinaj dalej. A ja pokażę w tym czasie, czego my szukamy tak naprawdę. O, w tych owockach znajdują się nasiona. One są takie nawet sporawe i warto chyzob wysiewać, żeby w ogrodzie mieć sporo tej rośliny, która na motyle dobrze wpływa. One tutaj się tak kręcą. Tak akurat niestety nie wtedy, kiedy my jesteśmy niespecjalnie. No, ale my dość duzi jesteśmy. I tam jeszcze oregano. To też taka roślina, która motyle pięknie wabi. Tak, kwitnąca przede wszystkim i mocno pachnie, dlatego też myślę, jest to na nie wabik.
To co, mamy tutaj chyba sporo już tych nasion. Tak, wystarczy. Pewniakiem miała być budleja, ale akurat bzyk nam się na niej trafi, bo to też piękny owoc. Zobaczcie, wygląda jak osa, ale nie jest jadowity, jest drapieżnikiem. I pożyteczny. Tak, i spokojny. Budleja ma coś takiego, prawda, że motyle spokojnie na niej siedzą. Dzisiaj akurat nie dopisały. Nic nie widać. Jak to z tymi motylami jest? One przylatują, odlatują, zasypiają, giną. Jak to jest z motylami? No, zależy jakie motyle. Są motyle, które odlatują, a są takie, które pozostają. Ich a te rusałki, które dzisiaj oglądaliśmy? Rusałki. No, nasze rusałki, pokrzywnik, rusałka, pawik, to są motyle, które drugie, trzecie pokolenie próbuje u nas przezimować. No i wtedy musimy pomyśleć, gdzie one będą przez zimę spały. Ale słyszałem też, że są takie, które odlatują na przykład. Tak, odlatują na przykład osetnik. Jest to typowa rusałka, która no, odlatuje daleko, daleko. To zupełnie jak ptaki. No, tak. No i proszę, jaka piękna historia. Nazbieraliśmy w międzyczasie, tak, wcześniej lawendy, tutaj mamy chyzopy. To miałbym teraz prośbę, na przyszły rok coś dobrze pomyślimy o motylach. Wysiejemy nasionka, dobrze, żeby kwitły nam. Mhm. A ja mam dla Państwa taką ogrodową niespodziankę dla motyli. Właściwie to powinna być tajemnica z tym domkiem, bo bez wiedzy ozdabiamy. Mamy motylki i wszystko tak jak ustalone, tak? W kolorach. Żółty, niebieski i jakiś taki różowy. I będzie taki lila róż. Tak, no tutaj właściwie to już widać, kto ma tu zamieszkać. Ulubione kolory motylków. I to jest, proszę Państwa, dla tych motyli, które usiłują przezimować. Myślę, że to w jakimś zacisznym miejscu powinno stanąć, prawda? To znaczy teraz próbujemy tu zakamuflować dosyć nieciekawy dach. Dlatego nakładam palcem farbę. On jeszcze jest ciekawy, fajnie, musimy to pokazać. O, proszę zobaczyć. Będzie niespodzianka dla naszej koleżanki. Naprawdę, motyl się zdziwi, zima na dworze. Tutaj jakieś niezapominajki, coś takiego. Tak, a później po namalowaniu. No i metodą to się nazywa chyba fachowo dekupaż. Prawda? Kombinowany. Dobry jestem. Dobry. No dobrze, to mamy motyle. Na razie nie przeszkadzam, tylko proszę się pośpieszyć, bo niedługo kończymy. Dobrze, żebyśmy zdążyli. Domek dla motyli musi być śliczny, więc nie możemy się przyspieszyć. Ja tymczasem mimo wszystko jednak bardzo proszę. Można powiedzieć, że na zakończenie programu sadzenie ostatniej szansy, tak? Jeśli w tym roku jeszcze ktoś dla motyli coś dobrego chce zrobić, to co posadzi? Budleję. No właśnie, proszę Państwa. Najlepszy wabik. To oczywiście nie jest taka budleja tradycyjna, tylko odmiana chyba wariegata, prawda? Wariegata, Dokładnie, ona szczęściowo przekwitła, ale budleja to jest taka, że tu przekwitnie, tam rozkwitnie. Dość prosty w uprawie krzew, ma tylko taką przypadłość, żeby nie bać się ciąć, prawda? No właśnie. Czyli ją tak niziutko po zimie i w następnym roku. Będzie większa. Zaprawimy dołek ziemią, jakąś taką płótną. Najlepiej do upraw ekologicznych. Bo to czysta ekologia, no spróbujemy wyjąć. Delikatnie. I zasypujemy. Tak do końca roku to właściwie tylko podlewać. No i patrzeć, żeby nam tego ślimaki nie opędzlowały. Gdyby co, zostawić pułapki albo rozsypać jakieś przeszkody, albo ustawić, żeby nam te mięczaki tutaj szkody z budleją nie narobiły. I właściwie na tym moglibyśmy audycję zakończyć z taką świadomością, słuszną zresztą, prawda? Że coś dobrego dla motyli zrobiliśmy. Ale jednak tak naprawdę na koniec to mamy coś ekstra. Tak zaglądam, czy jest cały czas korzysta. No dobrze, to dziwna sprawa, bo nie tylko nektar kwiatowy motyle wabi, prawda? Tak, zgadza się.
sok z gruszki. Sok z gruszki. A gruszeczka przefermentowana. Przefermentowana lekko. Albo śliweczka. To jest również wspaniały wabik dla innych motyli. Między innymi dla mojego ulubionego motyla, którym jest rusałka żałobnik. No dobrze, ale mamy tutaj chyba admirała w tej chwili. No tu jest admirał, który też nie pogardzi soczkiem. No, właśnie, wojskowy to lubi taki mocny huk. Dobrze, to dołóżmy, tak, w tym czasie tego, to takiej gruszeczki. Ona się sama będzie pięknie rozkładała, będzie fermentowała i zauważyliśmy, że w tej okolicy, gdzie jest karmnik, to one bardzo chętnie przylatują. I tego, proszę zobaczyć, za chwileczkę nam całe stado motyli przyleci, a tymczasem niespodzianka na zakończenie, proszę bardzo. To jest domek dla motyli, zbudowany według projektu Magdy, ale ozdobiony przez znajomych, bardzo tak. Prosimy. W niezapominajki i w motyle, żeby wiadomo było, kto ma mieszkać. Dobrze. Ile motyli tu wejdzie? Jak najwięcej. Stado. Dobrze, to dla rusałki admirała i rusałki żałobnika, tak? Tak, bo tak. Mieliśmy gruszki, a dla nas mamy tam przygotowane. Dobrze. Małe ceny. Czyli ja zapraszam tam, też się a ja najpierw idę. Napracowaliśmy się dzisiaj. A ułożyć? Ja już się najadę.